Dobry wieczór, witam Państwa ponownie. 20.00. Drodzy Państwo, idea uznania Zjednoczonej Prawicy za grupę o charakterze przestępczym, zorganizowanej przestępczości, ta idea już pojawiła się dawno temu. Ja zastanawiałem się swego czasu w towarzystwie dobrego adwokata, który kiedyś był prokuratorem i z kolei. Prokuratora, który do adwokatury się nie wybiera, ale jest doskonałym karnistą, zadałem moim kolegom, bo to moi koledzy od wielu lat, zadałem pytanie, czy Zjednoczoną Prawicę można byłoby uznać za zorganizowaną grupę przestępczą. Ponieważ nie ma w zasadzie definicji legalnej, czym jest zorganizowana grupa przestępcza. Oczywiście istnieje bardzo szerokie orzecznictwo w tej sprawie, też i można opisać, jak działa zorganizowana grupa przestępcza, ale jest artykuł 258 Kodeksu Karnego, który o tym traktuje. Pozwólcie, że zacytuję: kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. I Drodzy Państwo, aby można było uznać taki gang, zorganizowaną grupę przestępczą, musi mieć swoją hierarchię, każdy musi mieć swoje zadania. Oni wszyscy jakby działają w jednym celu, by popełniając przestępstwa, określone przestępstwa w kodeksie karnym, do dodatkowo czyni sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Pamiętacie Państwo mafię? wołomińską, czy Pruszkowską, czy Mafię Trójmiejską, była też Mafia Poznańska, no były różne grupy przestępcze, które w sposób zorganizowany, czyli był szef, byli jego zastępcy, byli żołnierze, tak na wzór włoskiej mafii, która z kolei przyjmowała stopnie wojskowe, byli kapitanowie, byli porucznicy, byli zwykli żołnierze. Cała ta konstrukcja grupy przestępczej, nazywana potocznie mafią. Charakteryzowała się tym, że takie grupy korumpowały polityków, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, policji, służb specjalnych, by spokojnie prowadzić swój proceder przestępczy. Tu, drodzy państwo, mamy pierwszy raz w historii, myślę, że Europy, jak nie świata na pewno Europy sytuację, w której zorganizowana grupa, która Założyła partię polityczną, przekształciła się w zorganizowaną przestępczość. I w zasadzie ta grupa pod różnymi nazwami występowała, występuje do dzisiaj od lat 90. Samo istnienie partii politycznych, które działały na styku biznesu, już powinno budzić zastanowienie, a Jarosław i Lech Kaczyński. Poszukiwali zawsze układu właśnie tego na styku biznesu i polityki. I drodzy Państwo, biznes swoją drogą, ale biznes był używany jako narzędzie. Czyli to nie było tak, że biznesmeni zaprzyjaźniali się z politykami po to, by prowadzić swoje interesy, dzielić się z nimi. Głupami i tymi zyskami. Nie, drodzy Państwo, tu mamy sytuację jeszcze bardziej groteskową. To grupa formalnie polityków stworzyła przestępczy układ, zorganizowaną grupę, która zajmowała się zastraszaniem przedsiębiorców bądź wpływaniem na nich, bądź korumpowaniem ich, tak jak w przypadku na przykład prywatnych mediów, by ci umożliwiali im, swój proceder. Również jeżeli chodzi o pranie pieniędzy. Bo wyprowadzano z budżetu państwa miliardy złotych. Zespół do spraw rozliczania PiS tak wyliczył wstępnie, wstępnie, że mogło dojść do kradzieży 10 miliardów złotych. 10 to mało, prawda? Ale jeżeli... Głębiej spojrzymy na tę kwotę, drodzy Państwo. 10 miliardów złotych zostało ukradzionych, zostało rozdysponowanych wśród paru tysięcy ludzi. Wszystkich członków PiS jest 45 tysięcy. Teraz pytanie, którzy z nich czerpali z, tego, z tych procederów, bo ich było przecież wiele. Suwerenna Polska, czy Republikanie Bielana to jest kolejna grupa, która prawdopodobnie może też zostać uznana za zorganizowaną grupę przestępczą. I ta idea, drodzy Państwo, o tym, aby uznać um, te partie polityczne jako e, łączną zorganizowaną grupę przestępczą, e, tak jak wspominałem na początku, pojawiła się już wcześniej. E, I te. Ta idea nie docierała już po wyborach do światłego umysłu profesora Adama Bodnara, który widzi świat trochę inaczej niż inni. Tak? Czyli ten akademik żyjący w świecie dość poukładanym, bezpiecznym, w którym wszystkie pudełka są na swoim miejscu, a każde pudełko ma swoją nazwę, niezbyt lubi. Taki może nie chaos, tak? Ale pewną dynamikę w życiu. Czyli nie lubi awantur, nie lubi podniesionego głosu, nikt nie lubi. Nie lubi sytuacji życiowych dynamicznych, lubi spokój, aby było powoli, spokojnie, metodycznie. Wszystkie kartki muszą być poukładane równo, a na każdej kartce musi znaleźć się paraf. Bez parawki się nie liczy. I oczywiście sztuczce muszą być ułożone równie. Dopiero wtedy można zasiąść do obiadu. Tu sobie oczywiście troszeczkę ironizuję, żartuję, ale w sprawach karnych, tam gdzie ściga się przestępców, ta dynamika jest potrzebna. Też i szerszy ogląd sytuacji, szersze spojrzenie na zagadnienie. Większa wyobraźnia. Nie ta filmowa, że teraz będziemy szukać spisków, będziemy tworzyć teorie spiskowe. Proszę nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby spojrzeć szerzej i nie dać się wciągnąć w taką autopolemikę, no ale to jest niemożliwe. Jaka mafia? Przecież to są politycy. Różnimy się poglądami. Ale samo zaraz od razu zorganizowana grupa przestępcza. I w takim myśleniu, jakim akademickim, oderwanym od rzeczywistości, to środowisko pana ministra egzystowało, można powiedzieć, jeszcze chwilę temu. Prokuratorzy, którzy, zespół prokuratorów, który od bez mała czterech miesięcy zajmuje się Funduszem Sprawiedliwości i też nie tylko tym wskazywał na możliwość zorganizowanej grupy przestępczej i nikt inny jak ich szefostwo bardzo się bało takich zdań, takich tez, ponieważ za nimi idzie pewna dynamika w działaniu. Bo jak już Państwo wiecie, rad, nierad, pan minister musiał podpisać się pod zdaniem, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, której członkiem aktywnym, jednym można powiedzieć może z wiceszefów był Marcin Romanowski. Te 11 przestępstw, 11 zarzutów, które mu stawia prokuratura, bądź chcę, raczej chce postawić, to jest czubek góry lodowej. Ale to najważniejsze zdanie, udział w grupie przestępczej się rozciąga na wszystkich. Na wszystkich członków Zjednoczonej Prawicy. Oraz staje się zjednoczoną, zorganizowaną grupą przestępczą, zjednoczoną przestępczością. W praktyce to oznacza, i na to nikt nie zwraca w mediach uwagi, w sumie może dobrze, tak, bo, yy, bo ja na to zwrócę uwagę, Państwo na to zwrócicie uwagę, oni niech żyją w swojej banieczce, yy, opowiadając różne clickbaitowe historie. A my się skupmy na konkretach, bądźmy. Racjonalni, poważni, bo mówimy o poważnych sprawach. Czasem sobie mogę pożartować, poironizować, ale to, co jest najważniejsze, to meritum to będziemy tu omawiać. To się rozciąga, drodzy Państwo, w zasadzie na wszystkich, którzy egzystowali w układzie pisowskim. Szeroko pojętym, tej zjednoczonej prawicy, tutaj cudzysłów, można powiedzieć, że jest to. Grupa przestępcza pod nazwą Zjednoczona Prawica. Nie trzeba takiej grupie przestępczej czynnie uczestniczyć, czyli brać udział w bezpośrednich kradzieżach. Wystarczy o nich wiedzieć bądź nawet pośrednio z nich korzystać, aby zostać zaliczonym do zorganizowanej przestępczości. To jest prosta droga do tego, drodzy Państwo, by można było zastosować. Tak zwaną konfiskatę rozszerzoną, by można było zgodnie z prawem zabezpieczyć majątki tych wszystkich ludzi i ich bliskich, ich rodzin, ich totumfackich, zaprzyjaźnionych z tymi ludźmi, na, na których przepisywano majątki, by zabezpieczyć te majątki w toku postępowania przygotowawczego. Właśnie na podstawie tych przepisów, które uchwalił Ziobro z kumplami. Oni chcieli zastosować te przepisy wobec nas, by y, ludzi opozycji ówczesnej, aktywistów, społecznych dziennikarzy, zdławić, by założyć im y, kajdanki na ręce, odebrać wszystko, co mają i zmusić ich do posłuszeństwa. Oni mieli świadomość, że y, niezłamanie sędziów, a nie udało im się sędziów złamać, y, tak to ci sędziowie, którzy egzystowali w ramach neo, y, Sędziostwa i NeokRS-u mimo jakichś tam prób ratowania sytuacji przez Bodnara, im się to nie uda, bo jest przeciw premiera, to już Państwo wiecie. Tutaj nic im nie pomoże. Tak? Żadne apele, żadne pisma, tak? organizacje pozarządowe, oni się kompletnie nie liczą, bo mówimy o dynamice działania. Mówimy o długofalowej strategii prokuratury. Nie mylić z strategią czy taktyką pana Bodnera, bo on takowej nie posiada. Ale prokuratorzy, którzy są dwa szczeble niżej od niego, oni już wiedzą. Oni dokładnie się orientują, jak działa zorganizowana grupa przestępcza. Wielu z tych prokuratorów pamięta jeszcze czasy, gdy wyłapywano członków mafii Pruszkowskiej czy Wolumijskiej, bo nazywamy ją mafią. I to są dokładnie te same przestępcze zachowania. Modus operandi jest bardzo podobny, z tą różnicą, tylko, że to jest jakby ten drugi bieg. Że nie mamy tutaj rozbojów, nie mamy napadania na tiry, nie mamy przemytu, tylko mamy okradanie z tak, skarbu państwa z pomocą tworzonych na te potrzeby przepisów. Maseczki, respiratory. Handel nimi, tworzenie szpitali covidowych, gdzie płynęły setki milionów złotych. To są wszystko afery, drodzy Państwo, i przecież ich jest ponad 1300 to jest i tak czubek góry lodowej. To wszystko może zostać uznane za działalność przestępczą, zorganizowaną, nawet konkurencyjną ze sobą gangów, bo wiecie, że na przykład Morawiecki nie lubił się z ziobro ze wzajemnością. Ale mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością. Czyli, na przykład, Morawiecki i jego ludzie defraudowali pieniądze, na przykład, bardzo czego wykluczyć nie można, i tu też ten temat wróci. Na razie Morawiecki myśli, że jest w miarę bezpieczny, jest szczęśliwy, bo się prokuratura zajęła Funduszem Sprawiedliwości i Suwpolem. A to jest bardzo, to bardzo w głębokim błędzie, bo, no cóż, brakuje rąk do pracy, ale uwierzcie mi, państwo, że jest wielu prokuratorów, którzy są przygotowani merytorycznie do tego, by zabrać się za kolejne pseudo-polityczne organizacje. Dlatego my nie możemy mówić dzisiaj o scenie politycznej, bo na scenie politycznej to w zasadzie mamy koalicję obywatelską. PL 2050, PSL. To no żadni mm -hmm. z nich nie gangsterzy, to są po prostu polityczne prostytutki. Yy, ale mamy szemrane biznesy konfederacji, jej liderów szczególnie. Yy, tym biznesom ja się cały czas przyglądam. Mencen, Wippler, korwin również. Yy, to towarzystwo. Mamy do tego kawiarową lewicę. Tam, proszę Państwa, też nie jest tak klarownie i czysto. Ja czekam do 15 lipca, kiedy pojawią się sprawozdania finansowe. Ja mam listę spółek, gdzie egzystują różni aktywiści lewicowi. No, spółki, prawa handlowego, biznesmenia, tu lewica, tak? Powiązani towarzysko z lewicą. Tam na przykład brakuje sprawozdań finansowych. To wszystko mogło być przedmiotem badania. Prokuratury, czy czasem nie zachodzi popełnienie przestępstwa. Po kolei wszystko to się nigdzie nie spieszy, drodzy Państwo. Mamy bardzo dużo czasu, niewinni przecież mogą spać spokojnie. Ja zapowiedziałem im wszystkim, że pójdziecie siedzieć i prędzej czy później pójdą. Jak Państwo widzicie, jest kwestia pewnej presji, którą Państwo wywieracie też i na prokuraturę, że czas działać. Ja, mówiąc w ostatnich materiałach, rzucając gromy z jasnego nieba, pokazując, że z owoców tych wszystkich śledztw pojawiają się dowody. O, od chociażby, mówiłem nie dalej niż przecież wczoraj, o tym, że Obajtek powinien zostać przesłuchany, bo wchodzimy w drugą połowę czerwca. Jest, znaczy, jest absolutną, jak to mówią pisowcy, koincydencją, że został przesłuchany dzisiaj. Muszę Państwu powiedzieć, że przesłuch dzisiejsze przesłuchanie Obajtka no niezbyt poszło po jego myśli. Po to, co zeznawał w zderzeniu tym, co zeznał w sprawie procesu, który Nisztor wytoczył dziennikarzowi Grzegorzowi Jakubowskiemu, zeznania Obajtka wyszły dosyć słabo. Jak się okazuje, również do tej sprawy został przesłuchany sam Piotr Nisztor, który no też może mieć z tego tytułu problemy. Dzisiaj zadałem pytanie na Platformie X panu mistrzowi pytanie, dlaczego się nie pochwalił, że został przesłuchany przez prokuraturę. Oczywiście nie można ujawniać z tego śledztwa, bo byłoby to przestępstwem, co zeznał. Sam fakt, że zeznawał jeszcze nie składał wyjaśnień. Na razie zeznawał, Trzeba to po prostu odnotować. Nie jest też tak, drodzy Państwo, że tu prokuratura może się zasłaniać dobrem śledztwa, nie informując tych czy innych dziennikarzy o tym, że podejmuje pewne czynności. Ja dokładnie wiem, co ja mogę ujawnić, a czego ja nie mogę ujawnić, co jest dobrem śledztwa, i tutaj stosuję autocenzurę, by pewnych spraw nie ujawnić. Czyli, na przykład, nie wiem, zupełnie przykładowo. Widzę listę media workerów, którzy brali pieniądze. Wiem kto, ile, kiedy i za co. Czekam, aż prokuratura będzie na tyle śmiała, bądź się ośmieli, by na przykład taki dokument ujawnić dla dobra publicznego. Pro publico bono, by powiedzieć, pokazać, że ten brał pieniądze od tego, Słów Polowca, tego słów Polowca, za to, za to, za to. Ten był na liście płas, tamten był na liście płas, tutaj słowo płas oczywiście stawiam wielki cudzysł. Dlatego, kochani moi, prywatne media tak atakują rząd, tak atakują Donalda Tuskę, tak atakują niezależnych dziennikarzy Mińskiego, mnie, Lizę Michalik. Próbują nas w waszych oczach zdyskredytować. Umniejszyć, zdeprecjonować. Robią to w sposób celowy, bo się boją, bo my mamy dostęp do różnych informacji. Mieliśmy zawsze z takich czy innych źródeł. Nie używaliśmy tych informacji jako kompromatów, czyli nie atakowaliśmy tych ludzi ich sprawami rodzinnymi. Na przykład to, że nie wiem, jakiś media worker jest na przykład chory psychicznie i cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i w zasadzie nie powinien egzystować w przestrzeni publicznej, bo zagraża sobie otoczeniu czas. Tak, czy jakiś tam inna media workerka się okazuje, że ma przeszłość jako prostytutka, bo za usługi seksualne pobierała pieniądze. Bądź też inny media worker popełnił przestępstwa rozboju. Kiedyś. Tam, to można by tu było. To, wyciąganie takich spraw, drodzy Państwo, to jest bardzo niesmaczne i nie, mia, nie powinno mieć miejsca, bo to ci medioworkerzy, właśnie tacy, którzy próbują zniszczyć tych sygnalistów, którzy na przykład ujawniają korupcję, bądź też punktują te partie polityczne za ich niestosowne zachowania, to ich z użyciem narzędzi medialnych o zasięgu ogólnopolskim atakuje się właśnie sprawami rodzinnymi prywatnymi, no nie tędy drogi. Tak? Pamiętajmy, że człowiek zaatakowany ma prawo się bronić. Ja przy całe nigdy nikogo nie atakowałem. Wychodziłem z założenia, e, aks Pax między chrześcijan, e, ale jeżeli ktoś atakuje mnie, to musi się spodziewać stosownej odpowiedzi, a ja zawsze zapowiadam, ja nie atakuję, bardzo proszę mnie nie atakować. Jeżeli już się na to decydujesz, to spodziewaj się. Stosowne odpowiedzi. Sibis, Parabelu. Ta zasada zawsze mi przyświecała. I teraz pisowcy, którzy myśleli przez ostatnie lata, że są absolutnie bezkarni, zbieraliśmy te informacje, które służą nie tyle do budowania clickbaitów i do organizowania materiałów, by przyciągnąć ludzi, tylko po to, by uczulić, tak to ujmę eufemistycznie, Śledczych na pewne sprawy, by wskazać im na przykład ścieżkę, czy też drogę, którą mogą dojść do celu, bądź połączyć te kropki, delikatnie im podsunąć, bo przecież nikt nie będzie wpływać na prokuraturę, podsunąć im połączone te kropki, by mogli dalej reagować. Ewentualnie, jeżeli mamy do czynienia z jakąś obstrukcją w postępowaniach przygotowawczych, Zacząć bić na alarm i powiedzieć, halo, halo, tak to nie będzie, bo niepostawienie komuś zarzutów w odpowiednim terminie może być uznane za niedopełnienie obowiązków. Czyli jeżeli po trzech miesiącach śledztwa w danej sprawie nic się nie dzieje, a śledztwo nie zostało zakończone, i nagle próbuje się to rozmywać, to też rolą niezależnego dziennikarza jest sprawdzenie tego. Poinformowanie opinii publicznej, wyciągnięcie czerwonej flagi, machanie nią i halo, proszę dopełnić swoje obowiązki. Kontrola społeczna. Kontrola społeczna za pośrednictwem dziennikarzy. To wszyscy o tym zapomnieli, ale do tego wrócimy. Z tym, że pamiętajmy o racji stanu, pamiętajmy o czystej ludzkiej przyzwoitości i również dobro śledztwa, by nie wylać dziecko z kąpiel. Bo bywa, że ujawnienie jakiejś informacji powoduje katastrofę w postępowaniu przygotowawczym. Ujawni się jakąś informację i jest koniec. Dlatego też trzeba ważyć słowa. Drodzy Państwo, to tyle rozważań na temat zjednoczonej prawicy, zjednoczonej przestępczości czy zorganizowanej przestępczości. My widzimy się, że czas na jutro o godzinie 10.00. Geopolitycznie mamy co omawiać, bo wiele się rzeczy w tej chwili dzieje w Europie i na świecie. No i dalej w 14 i 20. Tak jak Państwo wiecie. Serdecznie pozdrawiam szczególnie tych wspierających kanał. Bardzo Państwu dziękuję z serca. Codziennie patrzę, że przybywa po te kilka osób, ważna nawet i kilkanaście. Jest mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie kanał ci, którzy jeszcze nie subskrybują. Myślę, że warto. Myślę, że warto kliknąć, subskrybuj ten kanał. Nie zawiedziecie się Państwo. Kłaniam się nisko, życzę Wam dobrego wieczoru i do zobaczenia Do zobaczenia jutro przy porannej kawie.